Przestań się tak szczerzyć. Działa mi to na nerwy. Po prostu dobrze was razem widzieć. Ale wasz znak teraz wygląda inaczej. Tak to jest, gdy spaja się na nowo coś, co pękło. Wiedziałem. Nadal się kochacie. O, daruj sobie, królewno, bo jeszcze się wzruszę. Nowy znak jest lepszy. Prawda? Musimy już iść. Ej, Brock! Możesz na to spojrzeć? Co tam masz, urwisie? Teraz musimy tylko odkryć, które drzwi otwiera ten klucz. Na pewno są gdzieś w świątyni. Teraz, gdy mamy klucz, możemy w każdej chwili otworzyć te duże drzwi. Chodźmy! Nie wierzę, że Odyn i Freja byli razem. Miłość i nienawiść są splecione bardziej niż się wydaje. Przykładowo, Odyn nienawidzi gigantów, a ona jego. Ale matka Thora była gigantką zwaną Fjörgyn. To jedna z największych miłości Odyna. Thor jest pół bogiem, pół gigantem? Dziwne. Gdy Fjörgyn odeszła, samotność nawiedziła Odyna. A w trakcie wojny z Wanami dojrzałem, co naprawdę go gryzło. Przekonanie jej trochę trwało, ale Freja zgodziła się. Przez jakiś czas był naprawdę uroczy. Wyglądał na szczęśliwego, zdawało się, że chce ją uszczęśliwić. Spełnił tyle jej życzeń, że nie pamiętam wszystkich. Pokój trwał i naprawdę wierzyłem, że wszystko poukładało się lepiej niż planowałem. Wiesz co? Opowiem później.
choć spojrzeć na to. Runatyra, to jest to. Jesteśmy w środku, ale co to za miejsce? Wiem tyle samo, co ty, braciszku. Mam strzelić? Odjazda! Drzewo! Trafiliśmy pod komnatę podróży. Ale czemu podłoga jest na suficie? Te drzwi światów zdają się odzwierciedlać te z góry. Co jest tam na górze? Tam w górze. Tyr użył identycznej magii do ochrony czarnej runy. Może w środku coś znajdziemy? Ha! Przy drzwiach do Jotunheimu! Ciekawe. Tylko czy możemy się tam dostać? Nie stąd. Dokąd to prowadzi? No proszę, jedno sanktuarium w drugim. Te gobeliny... To znowu dzieła gigantów. Tyr musiał im się naprawdę przysłużyć. Wow, a to kto? Chłopcze, to runa do Jotunheimu? Dokładnie. Spójrz! Jesteśmy po drugiej stronie. Drzwi do góry nogami. Wymyśliłeś coś? Cofnij się. Dobra. Rusza się! Co się rusza? Wszystko! Niezwykłe. Cały pokój jest umieszczony na jakiejś osi. Po obu stronach są łańcuchy. Bez nich... Możemy obrócić świątynię. Dobra! Że... Co zrobić? Nie atakują. Chłopcze, na posągach. Widzę. To pustka. Brzmi strasznie. Dalej, czytaj. Przed początkiem i po końcu, nic pomiędzy, w cieniu i słońcu. Alfa.
Jesteś pewien, że obrócenie świątyni to jedyny sposób na dotarcie do celu? Mówiłeś, że będzie droga. Świątynię można obrócić. Więc obracamy świątynię. Z tą logiką nie można się kłócić. Obawiam się, że jeżeli chcesz zniszczyć te łańcuchy, musisz to zrobić osobiście.
wiem, co się stanie, gdy od tak odwrócimy do góry nogami pokój połączony z pozostałymi światami. Ale ciężko sobie wyobrazić, że to doprowadzi nas do Jotunheimu. Chętnie się przekonam. Cóż, kto wie? Być może ty i Tyr jesteście równie szaleni. Popatrz. Kolejny. Nazywał się Bergelmir. Mama mówiła, że był królem gigantów. Tak, był królem. Ale nie tylko. Chyba miał sporo dzieci. To, braciszku, grube niedopowiedzenie. Nie żyje, a nikt go nie zabił. Czy oni umierają ze starości? Tak bywa. Chociaż raczej tylko w legendach. Pułapki.